garbatym celownikiem. W latach późniejszych zdecydowano się produkować krótsze karabinki Mausera Sur 98, a w 1929 roku wprowadzono nowy karabin. Większość indywidualnego uzbrojenia strzeleckiego żołnierzy polskich w 1939 roku. Oczywiście do karabinu Hagnet stosowny, a obok na obokie widzimy karabinów, lekkich karabinów maszynowych Maxim 08-15. Oczywiście nie mówię tutaj o ustkiego pułku strzelców. Proszę Państwa, żeby żołnierze niemieccy nie czuli się zapomniani, przejdźmy teraz do strony niemieckiej. Widzimy różne... Zaczyna się rok szkolny. Bardzo proszę o zwrot dokumentów, jeżeli ktoś się znajdzie. Tylko teraz gdzie? Możemy podziwiać Rosomaka w akcji. Niesamowita, potężna maszyna. To właśnie, to są te słynne zielone smoki, które walczą dzielnie w Afganistanie. Rosomak jedzie na parking. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym wspaniałym żołnierzom z Rosomaka. Przepraszamy wszystkich zawiedzionych, naprawdę, drogie dzieci, wybaczcie nam bardzo, ale wejdziecie do Rosomaka na pewno, nie martwcie się. A teraz ostrożnie, proszę Państwa, Rosomak parkuje 23 tony. Wspaniałym chłopakom z 20 brygady zmechanizowanej w Bartoszycach za ten piękny dodatkowy pokaz i przejazd.